świata. Słyszę twe wołanie. Chcę być apostołem twej miłości, Panie. Chcę przekazać światu pokój i nadzieję. Poślij nas na żniwo twoje, Panie. Niech się nie da poczuć, kochani!
Już, już, Agata. Gdzie są? Uwaga, dzisiaj ojciec Dawid ma urodziny. Nie. Tak. Dziewczyny, wiem, śpiewamy. To lat, to lat, niech żyje, żyje nam. To lat, to lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Trzymasz się? Jej. Zobaczy w środku. W środku niech ojciec zobaczy. No w środku nie. W środku jest najładniej. Popatrzcie. Nie. Dobre, to jest dla myślących. Niech ci słonko ciepło świeci, niech mi uśmiech wiecznie trwa. Niech nie trać swej wesołej minki i są twoje urodzinki, no proszę. Tyle lepszego życzą dzieci i młodzież. Kresowic i Krzyżek. Krzyszek. I są podpisani nawet. Dawidzica, Marta, Donia, Jana, Piotr. Pięknie. Dziękuję wam. Dobrze. Ale otwórz to i przed sobą pokaż te zdjęcia. Ojciec Dawid miał prymitkę. Nie wiem, czy wy o tym wiecie, że ojciec Dawid miał prymitkę. Wiemy! Ja już kupiłam u ogrodnika śliczny bukiecie kwiatów. A ja u cukiernika torebkę pysznych pierników. I kończymy, potrafimy ładnie złożyć życzenia ojcu prymitkantowi? Powiecie to, co wam serduszko podyktuje. Każdy powie to, co myśli, czuje. No dobrze, ale czy dla księdza wystarczy same życzenie, kwiatki i pryniczki? Chyba musimy pomyśleć o prezencie. Właśnie. Właśnie, właśnie. Ale co takiego? Ubranie latnego. No, dobrze. Ubrania latnego ksiądz kratki nie potrzebuje. Kapeluszek z piórkiem też nie pasuje. Książki też ma ich za dużo. Może psa? Ale gdzie go da? Odgrzanie? Nie, też ma. Tak, poczekajcie chwileczkę. Czekolady też nie lubię. No to ładnie. Ja już wiem, wymyśliłam coś dobrego. Powiedz, co takiego? Wiktoria, nasz ksiądz? Nasz ksiądz jest przecież młody. Cicho. Warszawa to chyba duże miasto. Marta? Kupmy mu samo auto. Mariusz? Auto, wspaniały pomysł. Paweł? Tak, ale jaki kolor? Może biały. Albo zielony. A może czerwony? To znak zarazy, mama, jak bardzo go kochamy. No tak, tylko takie auto kosztuje dużo, a my dzieci pieniążków nie mamy. Bierzemy to, co w skarbonkach mamy i do salonu pójdziemy. Klepie wiedzą, że małe dzieci pieniążków nie mają, to im na ratę dają. Idziemy do sklepu, no. Światem mrugają drzwi się otwierają. Wszyscy życzymy ojcu prymitentowi wszystkiego dobrego. Ale gabloka. Aż mógł. Nie. Ej, nieźle. Wow.
Ej, fajne, to nie? Ja nie mogę. Wszystkich aktorów... Chociaż zrobimy sobie zdjęcie w słuch. Yeah. Czy dziś jeszcze chce się komuś oddać życie za prawdę? Czy to świat niepojęty? Czy przetrwam strach? Czy pojmę ból? Wierzę, że tak cenną w oczach Pana jest śmierć Jego święty. Gdzie jestem ja? Czy ciągle jeszcze potrafię dojść?